po prostu jeszcze słodyczy i tyle. Tak, tak jeszcze nie jedliśmy. Kupiłem ci konturkę. Uuu, ten dobry! Siema widzowie, już w kolejnym odcinku z Natacią. Jeszcze raz, obrabiałam spodnie. Siema widzowie, ja jestem Cedok, wraz ze mną dzisiaj jest Natacia. W kolejnym odcinku nagrywamy test słodyczy, który był na mojej społeczności. Obiecywaliśmy, że nagramy. Słodycze były zamówione z Allegro i też z Dilza, kupione stacjonarnie w Wieluniu. Nic z tych rzeczy nie jadłem. Jedliśmy to na live. Jedyne to jedliśmy na live. Dobre to jest? Niedobre? Nie wszystko. Ale szkoła fajnie. Wybyszka. Ja kiedyś jadłam to i to piłam. I nic z tych rzeczy nie jadłem, tylko to na live jadłem. Te fajerwerki. Natalci dzisiaj jeszcze kupiłem pączka jako taki ode mnie, żeby coś miała na słodko. Swojego już zjadłem. No. Dobra, to co byśmy zjedli pierwsze? To, bo dobra. Będę potem zagryzać, to co mi będzie smakować. Jest to fluffy. Zobaczymy jak to wygląda. Tak to, tak to wygląda tutaj. U mnie na ręce. Smacznego. Otwieramy fluffy. Oj, słodko. Pierwsze otwarcie, no kaloryczny odcinek, już tak powiem będzie. To chyba widzowie było u mnie półtorej tygodnia. No. Dobra, robimy test smaku, to odłożę tu. Ja pierwszy. Obydwoje. Dobra, to dawaj. Ty weź i ja. Brudy. A to mogę całą? No weź sobie, to jest pianka, to jest strasznie kaloryczne. No cóż, już wziąłem widzowie, tak wygląda to. Mmm, no dobre. A jest za słodkie. Mmm, o to smakuje jak takie... pianka. No jakiś torcik taki. Zajebiste, fajny. Mi smakuje, możemy dać nawet skalę. Mmm, ale słodkie. No trochę za słodkie jest. Jaka skala? Na 5. No to ja bym dał tutaj 2 na 5. Jest dobre, ale trochę za słodkie. Ja na 3,5, na może 4, ale... 2 na 5 daję, za słodkie trochę. Za 3 damy. Razem. Dobra, razem 3. Ale jest dobre, będę to przegryzać. Kolejna rzecz, tutaj odłożymy, to będziemy sobie przegryzać. Teraz otwieramy sparksy, czyli fajerwerki. Otwórzmy jedne, bo mi się nie chce wszystkich jeść. No, zjedzmy sobie jedne. Które? Resztę jedliśmy na live. Otwieram popping candy chyba. To nie jest smak. Dobra, nieważne. Candy jest wszędzie. Nieważne, to ja pierwszy. No tak to wygląda, w środku nie wiem czy to będzie widać. Chcę na łyżeczce, bo ja nie lubię tego sprawy. No dobra, no to ja też na łyżeczce zjem. Resztkę weźmie, resztę, co ja nie weźmę. No, w międzyczasie. To fajnie strzela. Trochę jak boli, jak strzela. Bo jak wielki budzi, nowy rok. Lepsze były te. Możemy odpowiedzieć, tak wiesz. Mhm. A ci powiem tak, w skali od 0 na 5 oceniłbym to na 4. Fajny smak, fajnie strzela. Ja 5, bo to jest fajne, tylko... Ale no nie wyciągnę z ręki, bo to by bolało. To jest takie fajne, żeby jak nic nie macie, żeby coś na słodko. To jest fajne, bo to jest najlepsze. To jest fajne. Dobra, damy zjadł to. Dobra, kola. Kole. Fajnie strzela. Nie wiem jak to by smak, teraz kole. Ja robię teraz albo ty pierwsza. Dobra, jemy kole widzowie. Mnie strzela. Albo nie, nie lubię coli. Ogólnie powiem wam widzowie, możecie kupić, serio fajne. Spoko uczucie macie w buzi. Smak jest jak cola, naprawdę. Mi bo smakuje, 8 ale... 8 sztuk za 5 zł. No, opłaca się w Dilzie, polecamy. Ogólnie fajny smak. To się chyba było inny jak mafie. Fajny smak, ale 4 na 5. Teraz zjemy sobie najlepsze, co mnie spotkało, czyli tak zwane oko ze źrenicą, zamawione z Allegro, chyba za 2,50. Brakowało do wysyłki. I ogólnie to wszystko jest tu kupione z donate'ów, bo mnie wspieraliście. Więc jak chcecie więcej odcinków, łapka w górę, możecie donate'a ja zostawić na live. Ja lubię resztę twoja. Dobra, otwieramy oko, oby nie się nie wypłynęło, bo to jest źrenica. To wygląda jak jajko. Ja chcę tu gryza. Ja chcę tak połowę. Tak wygląda. No, ja... Dobra, ale słodkie. Smakuje jak jakieś takie żelki, jak były w podstawówce w sklepiku. To jest za słodkie. No właśnie wiem. Ja nie lubię takiego słodkiego, ale... Znaczy, lubię, ale... No jest spoko, 3 na 5, fajne. Szczerze, jakbym miał kupować, to bym kupił Sparksy. Fluffy jest też trochę za słodkie. Teraz sobie przetestujemy kolę. Jaki to jest smak? Waniliowa kola. Ja już otworzę. Kola otworzona, ja spróbuję pierwszy, to pewnie cały wypijemy, chociaż ja nie będę dużo pił, bo żeby mi się nic tam wyzgadłem. A mi boli gardło. Może chorzy jesteśmy. Dobra? Nie, czekaj. Nie, nie smakujemy, czekaj jeszcze. Jeszcze się o to nie odda. Takie 2 na 5. Nie mój smak. Mi nie smakuje. Normalnie. No tak, znaczy czuć posmak, nie? Wanilii, ale nie smakuje mi to. Lubię wanilię, może dlatego mi smakuje. Nie, ja 2 na 5 od ciebie daję. To średnio może być 3. 3 na 5? Mhm. To 3 na 5 dajemy dla kolki. Dobra, to Natalcia wybrała, że Oreo. Jest to Oreo o smaku strawberry i cream, czyli pewnie to są co?
jakieś markizowe coś. Jakieś markizowe coś, nie wiem. To będziecie mieli linki do produktów w opisie, wszystkich te, co tu są. Jeśli znajdziemy, jak nie znajdziemy, to po prostu w sklepie widzę, są niektóre. Dobre jest tak Oreo. Oreo, ja lubię. Oreo jest ogólnie dobre, nie? Ale... Ja tak średnio z Oreo. Ja lubię, bardzo lubię. Ja średnio, ale pierwsze dla ciebie. No dobra. Zobaczymy, jest takie małe. Ja bym to z Fluffy mało połączył. Jedzenia, bo ej, połączymy to z Fluffy, połączymy? Nie, to już było za słodkie już. Okej. Okay. Powiem ci szczerze, dobra. Jest spoko. Widzowie, ja lubię Oreo, dlatego że są lody takie Oreo w sklepach, ja je kocham. Te nie są złe. Fajne. Ja nie lubię takich truskawkowych. 4 na 5 według mnie. Ja się dałem się kojarzyć z taką czekoladą truskawkową. Ale fajne, 4 na 5. Ja bym dał 4 na 5. Mi smakuje przynajmniej. Mi średnio, ale może być. Mi smakuje, dobra. Dobra, jeszcze znaleźliśmy Poki, też z Allegro kupione. Otwórzmy nerce i zaraz jemy. Z podwójną czekoladą. Nigdy nerce w życiu nie jadłem. Czerwone i zielone. Czemu zielone jest z nich? Nie wiem, tak nazywają, tak jest. I co tak to się? Nasypuje się na rączkę. Aha, bo to się nie otwiera do końca tego, tylko się zostawia tu dziureczkę. Próbujemy, ja trochę tylko czerwonego. A to jadłam kiedyś. A to rozgryzasz? Jadłeś tak kiedyś? Nigdy w życiu tego nie mam. 2 na 5. Jeszcze spróbuję tego. Jest zielony, widzowie, tutaj. No daj mi. No nie no, 2 na 5. To jest takie do przegryzienia, no. Jak potrzebujesz coś na ząb. Tak, ja oceniam 2 na 5. Pachnie. 2 na 5 oceniamy. Otwieramy teraz Poki, widzowie, które znaleźliśmy. O, to jest takim czymś. Fajne, fajne. Poki też nigdy, widzę, że nie jadłem. Wow, to są takie fajne paluszki. Ale zajebiste. Tak, i one... Wygląda jakby palił papierosa. O, której się strony je? No jedna. Dobra, ja lubię. Ale są lepsze od czysku zielonych. Kawowe? 3 na 5. 4. Są nie za słodkie, ja lubię. 3. To możemy zjeść, to jest fajne. Ty, to jest rzeczywiście dobre. Dobra, 4 na 5. Dobry patent. Ale zajebiste. A to się tak dziwnie ciągnie. To jest piękne. To jest kawowe, jak ktoś lubi kawę, jak tak średnie, ale jest dobre. Ogólnie spoko. To otwieramy teraz zielone Sparksy. Ale powiem wam, że większość tych sobie mi nie smakuje tak bardzo. Jest piątek jeżdżę. No ja jedziem na pewno. Te Poki mi fajniej smakują. Oreo jest spoko. To on mało mi smakuje. Poki są Fluffy teraz, jest za słodkie. Poki są teraz w Biedronce. Dobra, jemy teraz smak, jaki to jest smak? Inne smaki są. Tutti Frutti. Też będzie strzelać. No nie no, dobre, nie powiem, że nie. Jest spoko. 4 na 5, jest fajny smak. Dełka. Ja mówię, ja kolę 2 na 5, mi to nie smakuje aż tak. Ja 5 na 5, mi smakuje. To jeszcze. To jest najlepszy chyba smak z tych wszystkich. Najbardziej go zapamiętam i tak lepiej. To jest smak orange flavor. Tak? Flavor. Flavor. Najlepszy. Szczera. Powiem wam, widzowie, tak. Możemy zrobić topkę tego. Chcesz topkę czy nie? No jak powiedziałem, że to jest najlepszy. No jak dla mnie jest najlepszy. Potem ten truskawkowy, potem Tutti Frutti i kola ostatnia. Dla mnie Tutti Frutti i orange jest na pierwszym, ale kola jest ostatnia i drugi jest ten. Powiedz. Dwa pierwsze miejsca pewnie. No. Dobra, teraz spróbujemy Vita Aloe Juice and Food. Tam ma takie kuleczki. No, ja nigdy tego nie dam. Powinna mieć teoretycznie, mogłem się robić. Nie, ma jeszcze, ma. To jest słodkie. Ale pachnie, jak jakieś frugo. Jeden smak. Fajne, dobre, mi smakuje. Na słodziutkie, ale to jest takie. To jest słodkie, kwaśne w jednym. Nie wypisałem go nawet. Tu są te dodatki jakieś. No, glutki takie. No, mówię, takie glutki to ja mam w Karolinie Reaper. Takie dodatki, warzywa tam mam. Ale się szybko rozmiękają. Jakieś świeżo kupujesz? Takie... Fajne, 4 na 5. Ja, no takie średnie. Ale może być 4 na 5. Mi smakuje nawet. Chodź tu, glutku. Najbardziej jestem ciekawa tego. Dobra, jemy teraz chipsy. Nigdy jeszcze w życiu chyba Pringlesów sam ze swoich pieniędzy nie kupiłem. Ja rzadko jem giga chipsy, Pringlesy. Co się stało? Jesteś brudas. No, bo nie było pieca, to się nie myłem. Aha. O, ale kozak. Pokaz dla widza. Tak wyglądają chipsy. Giga ładnie wyglądają. Jaki to jest smak? Ostry. Ostry. Nie wiem jaki, ale spicy. Hot spicy. Piekący. Próbujemy, widzowie. Dobra. Ale zajebiste. Ale ostre. Ostry, no. Zmieniam tak boli. Ale dobre. Nie, kolina jest ostrzejsza, ale to jest ostre. To już jest wystarczająco ostre. Jedy tych włosów na dzień gubisz? Stop, wszystkie tak? Tam. Zajebiste. Fawory, 5 na 5. Jak ostrego nie lubię, to w chipsach ostre jest zajebiste. Ale ostre, okropnie. Tak, język boli już. Zajebiste są, widzowie, naprawdę. Okej, okay, więc tak, według mnie to jest, możemy jeszcze ustawić od najgorszego do najlepszego. Dla mnie faworyt to jest to. To tak, pierwsze miejsce, drugie, trzecie,
czwarte. No to dziś to są kolejne miejsca. Fluffy, to i oko. Po prostu. No, ale dobra, no. Smakuje. Okej. Okay. Także jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, który odcinek wejdzie pierwszy. Ale na Instagrama proszę wejść. No, wpadajcie na Instagrama, bo Natalcia chce być sławna, ja też. Nieprawda, ale lubię palować. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Zajebiste. To jest kolega. To wypijemy i to. Cześć. Ty pij to drugie, bo ja wolę kole. No. Aha. Co pić drugie? Mówię, że wolę kolej niż tą Vitaloe, a ty pijesz Vitaloe. Możemy zrobić godzinę live, ale pewnie nie skończymy. Ale nie wiem, czy mi się chce. Koniec.